Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Państwu pierwszą monetę z najnowszej serii 8 nieśmiertelnych Chang Guo Lao od Carpathia Mint. Zapraszam serdecznie na odcinek. Chang Guo Lao jest chińską mitologiczną postacią i jednym z 8 nieśmiertelnych w panteonie taoistycznym. Wśród 8 nieśmiertelnych Chang był prawdziwą postacią historyczną. Według podań ludowych żył w połowie VII wieku i zmarł mniej więcej w połowie VIII wieku. Lao, dodany na końcu jego imienia, oznacza stary. Chang był taoistycznym, okultystycznym alchemikiem, który żył jako pustelnik na górze Chung Tiao na południowy wschód od dzisiejszego Yangi w czasach dynastii Tang. Chang, mocno wierzący w magię nekromancji, oświadczył również, że w poprzednim życiu był wielkim ministrem mitycznego cesarza Yao. Chang również kochał wino i winiarstwo. Bardzo lubił wytwarzać alkohole z ziół i krzewów. Inni członkowie z 8 nieśmiertelnych pili jego wino, które, jak wierzyli, miało właściwości lecznicze i uzdrawiające. Był również znany jako mistrz Chikungo i mógł obyć się bez jedzenia przez wiele dni, żyjąc tylko na kilku łykach wina. Chang był najbardziej ekscentrycznym z 8 nieśmiertelnych. Jego styl walki jest do dzisiaj widoczny w chińskich sztukach walk, jako styl pijanego mistrza, tak zwanej piątej techniki 8 nieśmiertelnych. Styl pijanego mistrza charakteryzuje się wprowadzeniem w błąd przeciwnika, rozproszenie jego koncentracji oraz wyprowadzenie go z równowagi. Ten styl obejmuje takie ruchy jak wykonywanie kopnięcia podczas przewrotu w tył lub wychylenia się tak daleko do tyłu, że ramiona dotykają ziemi oraz stosowanie podwójnych szybkich kopnięć. Był znany z tego, że stawał się niewidzialny, potrafił pić wodę z płatków trujących kwiatów, chwytać ptaki podczas lotu, a także sprawiał, że kwiaty więdły, gdy wskazywał palcem w ich kierunku. Chang często pojawia się na chińskich obrazach i rzeźbach z 8 nieśmiertelnymi lub sam i podobnie jak inni nieśmiertelni, można go zobaczyć w wielu różnych popularnych mediach artystycznych i przedmiotach codziennego użytku. Może być przedstawiany w pozycji stojącej lub siedzącej, ale zazwyczaj jest przedstawiony na białym mule, zwykle siedzącym tyłem do kierunku jazdy. Jego emblematem jest bęben rybny, który jest bambusowym bębnem w kształcie rury z dwoma żelaznymi prętami lub młotkami, które nosił ze sobą, lub piórem feniksa albo brzoskwinią, reprezentującym nieśmiertelność. Tak więc mamy otwarcie najnowszej serii 8 nieśmiertelnych, Chang Guo Lao, który otwiera nam tą serię. Wszystkich monet w serii będzie oczywiście 8, czyli dostaniemy jeszcze 7 walorów od Carpathian Mint. Myślę, że tutaj będzie wybijana jedna moneta rocznie, tak więc jest tutaj już dłuższy horyzont czasowy, ale myślę, że przy tym nakładzie 500 sztuk na cały świat będzie tutaj duży potencjał wzrostowy, ale już wyjmuję monetę z kapsla i zobaczymy, jak prezentuje się ten walor. Jeśli chodzi o kapsel, to mamy standardowo bardzo dobrze dopasowany do monety i bardzo ciasny. Zawsze muszę sobie tutaj podwadzać nożykiem, ale myślę, że jest to bardzo ważne. Zobaczcie, nic tutaj nie lata, nie obija się. Myślę, że jeśli ktoś ma dłuższy horyzont czasowy, czy też zbiera te monety bez zamysłu odsprzedawania na rynku wtórnym w późniejszej fazie tych monet, to myślę, że jest to bardzo ważne i istotne, aby było bardzo fajne pudełko, bardzo dobry kapsel, aby te monety mogły naprawdę długo z nami leżakować. Pomimo tego, że one są uszlachetniane, oksydowane czy też złocone, to nic nie powinno na tych monetach się dziać. Ale już zobaczmy, jak prezentuje się ta moneta. Na samym środku widzimy oczywiście naszego nieśmiertelnego Changa. Siedzi na swoim białym magicznym osiołku, tyłem do kierunku jazdy. Tak jak mówią legendy, na tym osiołku potrafił przemieszczać się nawet 1000 mil dziennie. Po skończonej podróży chował tego osiołka do kieszeni, składał go jak chusteczkę, a gdy potrzebował kolejny raz środka transportu, wyjmował
tego osiołka z kieszeni, rozkładał, opluwał go wodą i ten osiołek wracał do swoich poprzednich kształtów. Zobaczcie, na osiołku są pozawieszane jeszcze dzbanki z winem. Tak jak wiemy, Chang uwielbiał, kochał wino i winiarstwo, wytwarzał bardzo dużo win z ziół i owoców, a inni członkowie nieśmiertelnej ósemki pili te wino i traktowali je jako środek leczniczy, jako wino uzdrawiające. Ale zobaczcie wyżej, widzimy tutaj czaple, które latają dookoła skały i też tak wygląda, jakby latały dookoła Changa. Zobaczcie tą czaplę z prawej strony, blisko Changa, która ma rozłożone skrzydła. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie też wyglądają te dwie skały i ten most łączący te skały. Jest to naprawdę świetne. Troszeczkę będzie trzeba to powiększyć, żeby zobaczyć tą scenę, ale naprawdę powiem Wam, że bardzo ciekawie jest zaprojektowana ta moneta. Zobaczcie, z lewej strony mamy na samej górze chińskie napisy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co oznaczają. Nie widziałem nigdzie tłumaczenia. Chińskiego nie znam, tak więc nie będę tutaj robić z siebie poligloty. Zobaczcie, z lewej strony mamy The Immortal Eight, czyli oczywiście nieśmiertelna ósemka. I również te skały w tle bardzo fajnie się prezentują. Zobaczcie też całe tło. Ten osiołek z Changiem stoi jakby na takim przejściu górskim, czy też moście. Bardzo fajnie wyglądają te balustrady z tyłu. I zobaczcie, na samym dole mamy oczywiście Chang Gua Lao. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę powiem Wam, że wszystko jest bardzo fajnie wkomponowane. Pierwszy plan, drugi plan oraz całe wypełnienie monety. Bardzo wysoka ocena. Spójrzmy na awers monety. Zobaczcie, jak się przedstawia, jak się prezentuje. Naprawdę powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Nie wiem, kto projektuje te monety, ale bardzo mi się podoba styl tego projektanta, ponieważ awers w stosunku do rewersu nie jest po prostu słaby. Większość monet Super Premium skupia się, powiedzmy, na jednej stronie, czyli mamy wyeksponowany fajny rewers, a awers już jest słaby. Natomiast tutaj projektanci z Carpathia Mint, jest to druga moneta w sumie, na którą zwróciłem uwagę, no jest tutaj naprawdę bardzo fajnie wyeksponowany też ten awers. Tak więc tutaj duże brawa dla projektantów z Carpathia Mint, ale zobaczcie, mamy tutaj na samym środku rezydencję nieśmiertelnych. Zobaczcie, na samej górze znowu mamy czaple, mamy jakby taki rajski las dookoła właśnie tej rezydencji. Z prawej strony mamy oczywiście głowę Elżbiety II projektu Ian Rang Bordleya. Bardzo fajnie to wygląda. Z lewej strony oczywiście mamy Niui, rok bicia 2022. Na samym dole mamy $5. I oczywiście jeszcze z prawej strony mamy podaną próbę srebra 3/9. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy, jak się prezentuje certyfikat od Carpathian Mint. Zobaczcie, w lewym rogu mamy oczywiście na samej górze herb Menicy Karpackiej. Poniżej mamy certyfikat, napisaną oczywiście nazwę monety, podaną nazwę serii, emitenta i gdzie taka moneta została wybita, czyli mamy tutaj oczywiście Polskę i Menica Karpacka. Na samej górze w prawym rogu mamy podany rok bicia. Mamy oczywiście kraj emitenta, jest to Niui, face value $5, metal oczywiście srebro, czystość 3/9, średnica 45 mm, waga 2 uncje trojańskie, wykończenie antyczne i mamy tutaj jeszcze nadruk UV i kochani, 500 sztuk na cały świat nakładu, tak więc naprawdę jest to bardzo niski nakład. Zobaczcie, jak się prezentuje hologram, który zabezpiecza ten certyfikat. Bardzo fajnie wygląda na tym hologramie właśnie herb Menicy Karpackiej. I poniżej mamy wyszczególniony numer monety, czyli mamy tutaj 238 łamane na 500, czyli 500 sztuk na cały świat. Bardzo fajnie się to wszystko komponuje. Na odwrocie certyfikatu znajdziemy szczegółowe informacje odnośnie nieśmiertelnej ósemki. Poniżej mamy wszystkich członków z nieśmiertelnej ósemki, czyli te postacie, które jeszcze pojawią się oczywiście na monetach i poniżej mamy szczegółowe informacje dotyczące Chang Guo Lao. Tak więc kolejna świetna moneta Super Premium trafia do mojej kolekcji. Tak jak powiedziałem, będę wchodzić w pierwszą, drugą i trzecią monetę z serii. Zobaczymy, jak cena będzie się kształtować na przestrzeni, powiedzmy, 2-3 lat. Ja stawiam, że będzie tutaj duży potencjał wzrostowy. Zawsze na tych monetach pierwszych z serii, nawet tych słabych, nawet tych najsłabszych, są naprawdę duże wzrosty cenowe. Natomiast myślę, że przy tym nakładzie i przy tym zainteresowaniu na rynku wtórnym
będzie tutaj duży wzrost cenowy, ale oczywiście pamiętajcie, nie są to żadne porady inwestycyjne, jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. Ale tak jak ja zawsze mówię, ja wykładam wszystko na stół, to co kupuję, w to co inwestuję i pokazuję i tutaj właśnie omawiamy to na kanale. Ale biorąc pod uwagę tylko trzy rzeczy, na które zwracam uwagę, czyli to, że jest to pierwsza moneta z serii, jest to pierwsza rzecz, druga rzecz, to, że ma bardzo niski nakład, tylko 500 sztuk na cały świat i trzecie to oczywiście wykonanie. Zobaczcie, jak ta moneta wygląda, jaki ma high relief, jaki ma avers i reverse. Naprawdę powiem Wam, że te monety od Carpathian Mint zaczynają mi się bardzo podobać. Na pewno będę tutaj szukać kolejnych perełek. W tej chwili mamy naprawdę bardzo wysokie, można powiedzieć chore ceny na bulionie. Srebra brak. Patrzyłem nawet w Belgii, w Holandii u dealerów. Wszystko jest wyczyszczone, wszystko jest z terminami dopiero dostawy w grudniu. Tak więc zaczyna się naprawdę dziać na rynku srebra bardzo mocno, bardzo ciekawie. Myślę, że tutaj ten rynek wtórny bardzo mocno odżyje. Bardzo dużo handlarzy w tej chwili się odpala. Widać to na naszej grupie na Srebrnej Stronie Księżyca, ile osób dołącza do tego rynku, ile osób wchodzi w temat srebra, złota, inwestowanie, silver stacking, czy też kolekcjonowanie monet. Widzę, jak ten rynek cały czas puchnie i dochodzą nowe osoby. Myślę, że im większe będą problemy na rynku srebra, czy też złota, im wyższe ceny, im wyższe premie w skupie, tym myślę większe zainteresowanie będzie też osób prywatnych i te osoby będą dołączać cały czas do rynku, czy to kolekcjonerskiego rynku, czy też rynku srebra, czy też złota fizycznego. Tak więc tak to, kochani, wygląda. W kolejnych odcinkach zobaczycie oczywiście więcej monet super premium, zobaczycie monety z lekką premią, już jest w drodze złoto, tak więc na pewno pojawi się niedługo bardzo fajny materiał na kanale, a na tą chwilę chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał, że komentujecie, lajkujecie, oglądacie, za każdą aktywność na premierach. Tak więc dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!